Cześć i siemano, witajcie na kanale Złówmy Coś, z tej strony Radek i zapraszam na kolejny odcinek z nadwody. Dzisiaj jeziorko Śmieszek w Żorach lokalnie, wypad taki dosyć szybki, bo wyruszam tutaj prosto po pracy, no i liczę na fajną zabawę. Pogodę mamy piękną, póki co ładnie świeci słoneczko w Żorach. Za chwilę to się wszystko powinno popsuć, no bo prognoza zapowiada, że zacznie się mocny wiatr, ma być deszcz spodziewany koło 18, więc liczę, że może jakieś rybki jeszcze wezmą. Ja będę łowił na spinning, spróbuję znaleźć jakiegoś okonia, bo wiem, że fajne okonie tu kiedyś były, nie wiem czy są jeszcze, ale na pewno były. Liczę na jakiegoś okonka, zobaczymy. No by nie było przyłowu, bo nie chodzi o to, żeby kuć jakieś ryby, które są aktualnie pod okresem ochronnym, ale te oksy czemu miałyby nie brać. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, już jestem. Łowisko numer 648 Śmieszek. Zaraz spróbuję sobie coś złowić. Najpierw jeszcze tylko wypiszę sobie kartę. Zacznę sobie dzisiaj od takiej fajnej przynęty, niedużej, z oczkiem oczywiście, ładna przynęta, próbowałem na nią łowić z główką jigową, ale nie dawało to efektu żadnych, w sumie nic nie złowiłem na to jeszcze nigdy, ale liczę, że z czeburaszką to może troszkę lepiej pracować. Zobaczcie, pierwszy okonek mi przyszedł. Jest, jest, jest. I udało się go złowić, zobaczcie. Jest pierwszy oksik. Super, no. Podszedł aż pod sam brzeg. Tak mi coś błysło w wodzie. Super, czeburaszka się nawet sprawdziła. Skusiła okonka małego. Fajnie, fajnie, mega mi cieszy, że udało się coś złowić. Super. Może dzisiaj jeszcze uda się troszkę pobawić z tymi oksikami. Byłoby bombowo. Udało się otworzyć sezon. Oksik wraca do wody oczywiście. Już uciekł. No i tyle. Próbujemy dalej. Prawdopodobnie mały okonek, po prostu nie dał sobie rady z nią. Ale spróbujemy jeszcze kilka razy. Może akurat się uda. O, znów. Słuchajcie, szybki strzał. Dosłownie nie zdążyłem włączyć kamery nawet, bo to było przy rzucie. Przynęta opadła na dno, prawdopodobnie szczupak, uderzenie i przynęty już nie ma, także dzisiaj już na tą przynętkę sobie nie połowimy. A ja mam spory dylemat, bo nie wiem, czy to w ogóle rzucać, skoro jest to jakiś szczupak. Pójdę dalej chyba. Jak widzicie, już jestem na kolejnej miejscówce. W poprzedniej się zbyt wiele nie działo. Co tu dużo mówić, tam jedną przynętę zerwałem, później miałem jeszcze jakieś puknięcia, albo to był zaczep jakiś, ja akurat przyciąłem, albo to był szczupak po prostu, więc już nawet nie poświęcałem zbyt wiele uwagi temu miejscu, bo szkoda kłuć tą rybę, jeżeli to jest szczupak, jeżeli to był szczupak. No i co tu dużo mówić, próbuję dalej sobie na jaskółkę tym razem. Nawet miałem uderzenia na jaskółkę, ale była ona, wcześniej mówiłem, na dużo większą jaskółkę. Teraz założyłem sobie taką mniejszą, bez oczka, tamta była z oczkiem. Tutaj mamy taką prostą jaskółeczkę. Główka 4 gramy, czeburaszka. Dlaczego 4 gramy? Bo ten silny wiatr trochę mi przeszkadzał w rzucaniu. Stwierdziłem, że dam sobie większą główkę troszkę, żeby dalej rzucać i po prostu, że mi też tak nie ściągało tej żyłki. Nie wiem, czy to troszkę nie zaszkodzi braniom, no ale spróbujemy.
Kolejny okonidas. Sorry, że nie zdążyłem wam tego pokazać, ale sam byłem w szoku. Ona tak, ona kilka razy przyszedł pod sam brzeg. Zobaczcie, jaki okonek. Fajnie, fajny wypadzik. Zastał całą gumkę. No i fajnie, jest drugi oksik. Już coś tu można powiedzieć, że coś się udało złowić. Standardowo do wody, ciach. A my mówimy dalej. Zostawcie lajka, jeśli filmik się wam podoba. Subskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Cały czas tutaj kursuję po śląskich wodach i cały czas próbuję złowić jakąś fajną rybkę. Możesz być na bieżąco, możesz obserwować, co tutaj się dzieje. Może akurat podoba ci się po prostu styl tego kanału. Ja w każdym razie cały czas podróżuję po wodach na naszym Śląsku. Próbuję złowić fajne rybki. Czasami się udaje, czasami nie. Ale na pewno jest to kanał, przynajmniej mam nadzieję, że jest ciekawy. Dzięki wielkie za odwiedziny na kanale. Zapraszam do subskrybowania. No i trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dwa okonki wpadły, małe, bo małe. Ale wypadł całkiem fajny. Pozdrawiam.